Śląskiej. Legia Warszawa, Widzew Łódź to mecz, który niezależnie od pozycji obu drużyn w tabeli ligowej, a także niezależnie od fazy rozgrywek, wzbudza olbrzymie zainteresowanie kibiców w obu miastach, ale nie tylko, myślę, że w całej Polsce. Myślę, że wielu kibiców przed telewizorami będzie śledzić na żywo zmagania tych drużyn. Sami aktorzy tego widowiska, i to bardzo mnie dziwiło, bo mówię o piłkarzach, o działaczach, o trenerach, twierdzą, że media za bardzo podbijają bębenek przed tym meczem. Drodzy Państwo, takie mecze rządzą się swoimi prawami. Wspomniałem o tym, że jest to klasyk i w innych krajach mecze Real Barcelona, Manchester United, Arsenal i najprzeróżniejsze spotkania z udziałem najsławniejszych drużyn wzbudzają zainteresowanie niezależnie od tego, jak wspominałem, jak spisują się w danej chwili dane zespoły i jaka jest faza rozgrywek. Mecz Legia Widzew wieńczy 13. serię spotkań Ekstraklasy. Wiele spotkań już się zakończyło. Popatrzmy na wyniki. Do tej pory zakończyło się 7 meczów. Najpierw jednak składy obu drużyn. W bramce Legii Grzegorz Szamotulski, następnie z 16 Jerzy Wojnecki, z 3 Jacek Bednarz, z 4 Sylwester Czereszewski, z 5 kapitan Legii Jacek Zieliński, z 6 Dariusz Czykier, z 11 Tomasz Sokołowski, z 8 Kenneth Dzeigbo, z 9 Ryszard Staniek, z 7 Jacek Kacprzak, przepraszamy za pomyłkę, i z 17 Roman Kosecki, trenerem Legii jest pan Mirosław Jabłoński. I skład Widzewa. W bramce Arkadiusz Onyszko, z 2 Mirosław Szymkowiak, z 3 Tomasz Łapiński, kapitan Widzewa, z 5 Dariusz Gęsior, z 7 Radosław Michalski, z 11 Rafał Siadaczka, z 13 Piotr Szarpak, z 15 Daniel Bogusz, z 16 Marcin Zając, z 19 Maciej Terlecki i z numerem 20 Andrzej Kobylański. Oba zespoły osłabione, o tym za chwilę. Trenerem Widzewa jest Franciszek Smuda. W Legii nie mogą grać kontuzjowani Kozioł, Mosur, Karwan, Skrzypek, a Marcin Mięciel, który wraca dopiero do dyspozycji po kontuzji, jest na ławce rezerwowych. Widzew bez Michalczuka, Wichniarka i Citki. Ci wszyscy mają problemy zdrowotne i bez Aleksandra Kurtyjana. Mołdawianin otrzymał czerwoną kartkę w ostatnim meczu ligowym. Proszę Państwa, przed meczem poprosimy za chwilę o wypowiedź trenera naszej reprezentacji, pana Janusza Wójcika. A przed naszymi kamerami trener selekcjoner reprezentacji, pan Janusz Wójcik. Panie Januszu, czego pan się spodziewa po dzisiejszym meczu na szczycie? Ja myślę, że tego, co powinniśmy się spodziewać od szczytów, czyli szczytów umiejętności, wielu bramek i tego, aby w ten zimny wieczór wszyscy zebrani byli usatysfakcjonowani dobrą grą. Sentymentalnie chyba jest pan bliżej Legii, prawda? Sentymentalnie tak, ale teraz powiedzmy, szukając najlepszych zawodników, po prostu muszę patrzeć na wszystkich w sposób jednakowy. Chyba jest to mecz najlepszy do tego, by właśnie wśród dwóch czołowych drużyn szukać zawodników do kadry. Ja myślę, że nie należy zapominać o ŁKS-ie. Ta drużyna również jest w czołówce i między chyba tymi trzema drużynami rozegra się wszystko, jeśli chodzi o jesień. Natomiast dzisiaj na pewno mają okazję wszyscy zawodnicy z jednej, z drugiej drużyny pokazać się z jak najlepszej strony. Czekam. Dziękuję bardzo. Jeszcze w przerwie poproszę o dwa słowa komentarza. Dziękuję bardzo. Przed chwilą Janusz Wójcik spodziewa się dobrego meczu, tak jak myślę, około 8-9 tysięcy widzów na stadionie Wojska Polskiego w Warszawie. Tak się składało, że w dwóch poprzednich sezonach mecze Legia Widzew rozgrywane były pod koniec rundy wiosennej i decydowały o tytule Mistrza Polski. I oba mecze w dwóch ostatnich sezonach wygrywał na Łazienkowskiej Widzew. No, nawet w Łodzi żartowano, że teraz kalendarz jest korzystniejszy dla Legii, bo jesienią rozgrywa swój mecz z Widzewem na własnym stadionie i walka o tytuł rozstrzygać się będzie wiosną w Łodzi. Ale już nie tylko Widzew i Legia nadają ton rozgrywkom naszej Ekstraklasy. Dołączył ten trzeci, Łódzki Klub Sportowy. Teraz 3 kolejki, w których rozstrzygnie się rywalizacja w rundzie jesiennej w czołówce tabeli. Teraz mecz Legia-Widzew, już w niedzielę mecz ŁKS Legia, a potem derby Łodzi. 3 zatem niezwykle ciekawe spotkania w 13, 14, 15 serii
meczów w naszej ekstraklasie. Za chwilę obie drużyny wyjdą na boisko. Sędzią tego meczu jest Zbigniew Urbańczyk z Krakowa. Pomagać mu będą Jacek Pociągiel oraz Marian Wasilewski. I właśnie ta trójka sędziowska wyprowadza oba zespoły na murawę Stadionu Wojska Polskiego przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie. Mobilizacja olbrzymia w obu obozach. Trenerzy obu drużyn zapewniali, że przed tym meczem nie muszą specjalnie motywować piłkarzy swoich zespołów. Tak jak wspomniałem, to już jest piłkarski klasyk w naszym kraju, wzbudzający wielkie emocje. Pan Zbigniew Urbańczyk w dobrym nastroju zdaje sobie na pewno sprawę, że trudne go czeka zadanie, że ten mecz będzie niezwykle twardy, niezwykle zacięty do ostatniej minuty. Obie drużyny już na środku boiska. Jacek Zieliński, Grzegorz Szamotulski, Dariusz Szczykier spoglądają w stronę przeciwnego zespołu, jakby jeszcze chcieli zobaczyć, kto tam gra po przeciwnej stronie. Zmieniły się składy obu drużyn od tego pamiętnego meczu z 18 czerwca tego roku, kiedy to Legia jeszcze na 5 minut przed końcem miała niemal mistrzowski tytuł w kieszeni, prowadząc 2-0, by w ciągu 5 ostatnich minut szansę na mistrzostwo bezpowrotnie stracić. Obie drużyny mają kłopoty kadrowe. Obie nie mogą wystąpić w najsilniejszych składach. Obie straciły czołowych piłkarzy, którzy wyjechali za granicę. Widzę, pod tym względem jest jakby bardziej osłabiony. Ale myślę, że niezależnie od tego, w jakich składach oba zespoły zagrają, będzie to ciekawe, wielkie widowisko. Zimno w Warszawie. Temperatura około zera na termometrach. Na szczęście nie pada. I już za chwilę początek tego spotkania rozpoczyna Widzew. Michalski do siadaczy. Tomasz Łapiński. Autem rozpocznie Legia. Z olbrzymim szacunkiem wyrażają się o sobie obaj dzisiejsi rywale. Z jednej strony wiedzą, że nie można tu wprowadzić zbyt otwartej gry. Że obie drużyny prezentują tak wysoki poziom, jak na naszą ligę oczywiście, że potrafią wykorzystać wszelkie drobne błędy. Ale z drugiej strony obie grają ofensywnie. Obie przyzwyczaiły do tego kibiców. I jakby w charakterach obu zespołów jest ta gra do przodu. Jest stwarzanie sytuacji pod bramką rywali. Gęsior uciekał lewą stroną, bardziej na lewo Zając. Ale już chyba był na spalonym. Gęsior zatem do Terleckiego. Przedziera się Szarpak. Czysty wślizg Kasprzak. Franciszek Smuda jak zwykle żartobliwie przed tym meczem twierdził, że on się nie obawia i on się dobrze gra na Łazienkowskiej. Do tej pory prowadzony przez niego Widzew zagrał tu 4 razy, 3 razy w Lidze, raz w Superpucharze Gloria Victis. Odniósł 2 zwycięstwa i doznał 2 porażek. Ale te 2 zwycięstwa były niezwykle spektakularne. Mieli szansę oglądać Państwo na swoich ekranach. Zejkbo, Czereszewski. Akcja po lewej stronie boiska, spychany przez Łapińskiego Tomasz Sokołowski. Roman Kosecki pytany przed tym spotkaniem o to, co zadecyduje o końcowym wyniku, powiedział, że postawa drugich linii obu zespołów.
kto będzie miał w tej formacji więcej atutów. Rusza właśnie Kosecki. Dośrodkowanie na pole karne. Czereczeński, gol! Fantastyczny początek Legii, a zdobywcą bramki najskuteczniejszy piłkarz tego zespołu. Jak na razie w obecnych rozgrywkach Sylwester Czereczewski. Szósta bramka w rozgrywkach. Nie Dzejgbo, nie Mięciel, ale właśnie Sylwester Czereczewski. Wspaniałe wyjście. Strzał głową. Przy słupku. Rzucił się Onyszko, ale piłka była na tyle mocno uderzona, że w tej chwili od czwartej minuty meczu szaleństwo na trybunach. Legia prowadzi 1-0. Już mamy gwarancję dobrego widowiska, bo przecież Widzew na pewno tu nie spasuje. Na pewno nie odda pola, na pewno nie podda się po tej pierwszej bramce. Pokazał to zresztą wiele razy Łapiński. Do Zająca. Zając czystym ślizgiem powstrzymany przez Bednarza. I Widzew. Ponownie Zając. Był już przez moment na polu karnym. Dobra interwencja Zielińskiego. Zepchnięty Widzew znów pod linię środkową. Znów musi konstruować akcję od początku. Rozpoczynają Michalski. Takimi rajdami zyskał sympatię już kiedyś kibiców Legii, a później fanów Widzewa. Nieprawidłowo powstrzymany Michalski. Faulował Ryszard Stanik. Zahaczył gdzieś piłkarza Widzewa delikatnie, powodując jego upadek. Daleko od bramki Szamotulskiego, ale musi bramkarz Legii uważać. Mimo tej odległości potrafi uderzyć na bramkę Terlecki. Potrafi też to uczynić Siadaczka. Pretensje Widzewiaków co do ustawienia muru rywali. Odsuwa trochę piłkarzy minimalnie. Pan Urbańczyk, Terlecki i efektownie Grzegorz Szamotulski. Dzejgbo. On potrafi się uwolnić od opieki rywala, stworzyć sobie więcej miejsca na rozegranie akcji. Teraz nie zostało to wykorzystane. Piłkarze i trenerzy podkreślają, że to jeszcze nie koniec rozgrywek. Że oczywiście będzie miał wynik tego meczu wpływ na układ tabeli, ale do rozstrzygnięcia walki o tytuł jeszcze bardzo daleko. Jeszcze wiele, wiele spotkań. Teraz spalony Marcin Zając. Warto jednak pamiętać o tym, że gdyby Legia przegrała ten mecz, miałaby 6 punktów straty do Widzewa i za kilka dni niezwykle ważny mecz, trudny na własnym stadionie z ŁKS-em, a w rundzie wiosennej oba mecze z łódzkimi drużynami legioniści rozgrywają na wyjeździe. Także chociażby z tych powodów dla warszawian jest ten dzisiejszy pojedynek niezwykle ważny. Teraz zdziwił się Czereczewski, ma pretensje o to do swoich partnerów, że nikt nie ruszył do przodu, że do zagranej przez niego piłki powinien ktoś wystartować. Szymkowiak złapał jeszcze piłkę w boisku do Łapińskiego. Libero Widzewa ma trochę miejsca, ale oddał piłkę Terleckiemu. I Mirosław Jabłoński i Franciszek Smuda narzekają w tym sezonie na brak z różnych przyczyn typowych snajperów, łowców bram. Wprawdzie Widzew ma najwięcej strzelonych bramek do tej pory, bo 25. Legia tak skutecznego piłkarza, jakim jest Sylwester Czereczewski, który nie dość, że strzela bramki, to często strzela je w ostatnich minutach meczów, ratując punkty legionistom. Ale obaj chcieliby mieć w pełni zdrowych i w pełni formy dobrych napastników. Kasprzak fauluje Terleckiego. Będzie niebezpiecznie pod bramką Szamotulskiego.
ustawił piłkę Szymkowiak. Podczas dwóch meczów z Udine wiele razy narzekałem, że Szymkowiak potrafi stworzyć sytuację do dobrego dośrodkowania, ale nie najlepiej dośrodkowuje. Teraz strzał to był w zasadzie na bramkę i znów zmuszony do wysiłku Grzegorz Szamotulski. Wczoraj w podobny sposób w meczu Pucharu Niemiec, czyli jako Sforza, pokonał Oliwiera Kana. A zatem na razie akcja Legii, po której warszawianie zdobyli gola i dwa razy zagroził legionistom Widzew ze stałych fragmentów gry. Zdziwiony trochę Szarpak, że sędzia nie przerwał tej akcji. Wraca Siadaczka, ale znów w roli tego przerywającego akcję Legii Tomasz Łapiński. Szarpak, Kobylański. Ruszył Zając, ale uprzedzony przez Wojneckiego. Dziesiąta minuta meczu. Od trzeciej minuty Legia prowadzi 1-0 z Widzewem po bramce Sylwestra Czerszewskiego. Bogusz szeroko po prawej stronie. Michalski do Gęsiora, jednego z bohaterów czerwcowego meczu. On strzelił tę wyrównującą bramkę na 2-2. Już wtedy Widzew był w lepszej sytuacji. Później jeszcze gol kontuzjowanego teraz ciężko Michalczuka zapewnił widzewiakom mistrzowski tytuł. Dzegba. Za mocno do Sokołowskiego. Bogusz, Zając i dobrze, czujnie grający w obronie Jacek Bednarz. Świetny występ tego piłkarza w meczu w Katowicach w sobotę. W tej roli defensywnej spisywał się znakomicie. Kosecki w starciu z Boguszem w środku boiska. Łokciem odpychał piłkarz Legii. Rzut wolny dla Widzewa. Siadaczka do Szarpaka. Szarpak przed nim, Kacprzak. Przedziera się Szarpak do środka. Nie uciekał tam po prawej stronie Bogusz. Szymkowiak. Pośliznął się. Nie było faulu rywala. I out dla Legii. Mirosław Jabłoński trochę spokojniejszy na pewno niż przy początkowym gwizdku sędziego, ale on wie doskonale, jak mało kto, że tu dopiero będzie można odetchnąć po ostatnim gwizdku arbitra. Szarża Dariusza Gęsiora. Taka jednak trochę na wiwat. Bez problemów poradziła sobie obrona Legii z tym atakiem. Bednarz. Nie doszedł do piłki Kacprzak, chociaż teraz po błędzie Łapińskiego próbuje ją przejąć. Nic nie było. Czysto blokował rywala Piotr Szarpak. Out dla Widzewa. 45. w historii ligowe spotkanie tych drużyn. Do tej pory 14 zwycięstw Legii, 15 remisów, 15 zwycięstw Widzewa, chociażby z tego statystycznego punktu widzenia kibice Legii twierdzą, że koniecznie jest zwycięstwo ich zespołu. Teraz jednak szansa przed Widzewiakami. Dobrze rozpoczął się ten atak. Świetnie wyprowadził go Tomasz Łapiński. Później dojrzał Dariusza Gęsiora, ten jednak nie zdołał już podać na środek pola karnego. Kobylański. Bogusz. Michalski. Na spalonym Szymkowiak. Po utracie bramki
Widzew jest jakby stroną przeważającą na boisku. Częściej przebywa na połowie rywali. Legia poustawiała swoje szyki obronne, czyha na okazję do kontry. W podobny sposób legioniści rozegrali mecz w Katowicach. Wprawdzie tam objęli prowadzenie trochę później, ale potem bez problemów rozbijali ataki gospodarzy i mieli jeszcze kilka szans na podwyższenie rezultatu. Bez powodzenia próbował atakować obronę Legii Zając. Teraz wrócił się Kobylański. Tylko dwóch napastników Widzewa z przodu. Oni próbowali rozgrywać między sobą piłkę. Bez powodzenia. Zejgbo i Siadaczka. Lepszy Siadaczka, ale teraz nie powinien tak zagrywać wzdłuż bramki, w sytuacji, kiedy blisko był Roman Kosecki. Niewiele brakowało, aby legionista przejął piłkę. Sokołowskiemu uciekła ona poza linię boczną. Rozpocznie autem Szymkowiak. Za chwilę będziemy mieli kwadrans gry meczu na szczycie. Jeden do zera dla Legii. Okazuje się, że i Boguszowi piłka uciekła, a zatem niedaleko z miejsca, skąd przed chwilą wybijali aut Widzewiacy, rozpoczyna Legia. Speaker podał wynik meczu innego zespołu czołówki ŁKS, tylko bezbramkowo zremisował u siebie z Katowicami. A zatem dopisujemy punkt ŁKS-owi. 27 punktów ma ten zespół. Widzew przed tym meczem 26, Legia 23. I już widać, jakże ważne jest w tym meczu zwycięstwo dla gospodarzy. Nie traci dystansu do łódzkiej dwójki. Zrównuje się niemal z nią i sprawa jest otwarta. Ale Widzew też zna ten wynik i też będzie chciał odskoczyć i od Legii, i od ŁKS-u. Który nie zdołał wygrać z Katowicami. ŁKS najdłużej w tej chwili niepokonany w naszej lidze, ale co z tego? Jeszcze trzeba wygrywać. Samymi punktami za remisy niewiele się zdziała. Rzut rożny dla Widzewa. Szymkowiak. Strasznie ciasto na przedpolu bramki Szamotulskiego. Szansa na kontratak Legii. Kosecki, Zejgbo. Przed nim Łapiński zdążył wrócić. Szarpak, duże zamieszanie, nie ma spalonego. Zagarnął piłkę Czereszewski. Nie było faulu. Prawidłowo atakowany legionista, zatem gramy dalej. Nerwowa reakcja także trenera Mirosława Jabłońskiego, chociaż wydaje mi się, że jakbyśmy obejrzeli powtórkę, chyba bylibyśmy przekonani co do słuszności tej decyzji. Trochę ta piłka spłatała figla Czereszewskiemu na jakiejś nierówności boiska. Nie przejął jej czysto, musiał pół metra wrócić, później odwrócić się i pobiec na bramkę Onyszki. No to zadecydowało o niepowodzeniu tej akcji. Zejgba. I przy nim Łapiński. Znakomity technik, kontra, jeden z najlepszych obrońców naszej ekstraklasy. Zejgba! Gol! Gol 2-0 dla Legii w 17 minucie meczu. Ja nawet nie wiem, czy wcześniej, gdy Łapiński byłby sam przeciwko Nigeryjczykowi, czy nie poradziłby sobie, ale któryś z partnerów, któryś z Widzewiaków, Bogusz, przeszkodził swemu kapitanowi. Stąd nieporozumienie Widzewiaków, wykorzystał bez litości Kenneth Zejgbo. Strzał, długi ruch obok Onyszki, 2-0 prowadzi Legia, a mamy za sobą raptem 17 minut gry.
Co zrobią teraz widzewiacy? Czym odpowiedzą? Na razie ich ataki są chaotyczne. Zagrożenie bramki Szamotulskiego było tylko po stałych fragmentach gry. Czereszewski zdobył wcześniej 6. bramkę w tym sezonie, a dla Dzejgby jest to 4. gol. Strzelał Gęsior, bronił Szamotulski. Była to popisowa akcja Dzejgby. Teraz rusza jakby jego odpowiednik w zespole Widzewa, też szybki, dobry technicznie, Marcin Zając. Zając do Kobylańskiego i od bramki Szamotulski. Andrzej Kobylański. Narzekają w Widzewie na jego formę. Prowadzony z Niemiec, z trzeciej ligi. Na razie nie robi kariery podobnej, jaką zrobił w poprzednim sezonie Sławomir Majak, startując w podobnej sytuacji. No. Tomaszowi Łapińskiemu coraz częściej przydarzają się kiksy. Czyżby ta podpora defensywy Widzewa była dziś w słabszej formie? Byłoby to wielkim kłopotem dla Widzewa. Już jest, no bo w końcu Widzew przegrywa 0-2 na Łazienkowskiej. Bogusz zmuszony zagrywać do Onyszki. Legia stara się grać pressingiem jak najdalej. Czynią to już Kosecki i Dzejgbo. I od połowy boiska Widzewowi jest bardzo ciężko. Terlecki długimi podaniami, ale co z tego? Dobrze ustawiony Wojnecki. Cross pod nogi Szarpaka. Szarpak powstrzymany przez Kacprzaka. Tu siadaczka szybszy od Dzejgby. Czereszewski wybija piłkę pod nóg Kobylańskiemu. Szarpak. Jeszcze raz z autu widzę. I jeszcze raz Piotr Szarpak. On strzelił zwycięską bramkę na stadionie Legii 2 lata temu. To znaczy nie w poprzednim, ale jeszcze wcześniej sezonie. Na razie nie ma wielu fauli, nie ma złośliwości. Wykonali rzut wolny Legioniści, walczy Terlecki. Dobrze przerzucił Kacprzak na lewą stronę do Bednarza. Legioniści, no nie mogą się tak bawić w obronie. Widzew też czujnie. Stara się przyjąć piłkę. Proszę Państwa, za chwilę połączymy się na moment z programem pierwszym, z głównym wydaniem wiadomości. Witam Państwa serdecznie ze stadionu Wojska Polskiego w Warszawie. Za nami 23 minuty meczu na szczycie i Legia prowadzi 2-0. Już w trzeciej minucie strzałem głową pokonał Arkadiusza Onyszkę Sylwester Czereszewski. W 17 minucie błąd obrony Widzewa, nieporozumienie Łapińskiego i Bogusza wykorzystał Nigeryjczyk Kenneth Dzejgbo i podwyższył na 2-0. Na razie mimo chłodu, mimo zimna, dobry mecz, gorąca atmosfera na trybunach i na boisku, ale na razie wszystko zgodnie z duchem fair play. Przed chwilą pierwsza żółta kartka w tym spotkaniu, nieładne zagranie Macieja Terleckiego i szansa kolejna dla Legii, która na razie wykorzystuje stwarzane przez siebie sytuacje i prowadzi
2-0. Kto jeszcze tego meczu nie ogląda, zapraszam po głównym wydaniu wiadomości do programu drugiego. Na moment połączyliśmy się z głównym wydaniem wiadomości i myślę, że warto zyskać większą widownię tych, którzy zamierzali oglądać jedynkę. Być może są jakieś nieporozumienia w domach, gdzie nie ma dwóch telewizorów, trzeba je jakoś rozsądzić. Na razie emocje na Łazienkowskiej duże i poziom meczu niezły. Legia teraz ma kłopoty z wyjściem z własnej połowy. Franciszek Smuda być może nakazał dalej zaatakować rywali będących przy piłce, ale Legia jest zespołem o dużych umiejętnościach technicznych i radzi sobie. Zegbo popadaje Sokołowskiego przed szansą na zdobycie trzeciej bramki, no i to już mogłoby rozstrzygnąć ten mecz. Nie było spalonego, przynajmniej zdaniem sędziego liniowego. Kenneth Zegbo poradził sobie z Onyszką i powinien umieścić piłkę w pustej bramce. Wciąż zatem 2, a nie 3-0 dla Legii. Nieporozumienie w Widzewie, który w niczym nie przypomina zespołu, który tak walczył tu na Łazienkowskiej w czerwcu. Po raz kolejny zresztą zdarza się sytuacja, że w obozie Widzewa coś szwankuje z wypłacaniem zaległych premii i znów trafia to na ten zespół przed meczem z warszawską Legią. Dwa razy bosom Widzewa się udało. Widzewiacy i przed rokiem, i w poprzednim sezonie walczyli za darmo, aż do meczów z Legią, które wygrywali. Czyżby teraz stracili na to ochotę, na takie stawianie spraw? Dwie piłki pojawiły się na boisku. Od jakiegoś czasu mecze obsługiwane są przez kilka piłek. Oczywiście na boisku jest tylko jedna, ale kiedy ona jest wybita gdzieś daleko, gdzieś zza bramki, z boku boiska podawane są piłki rezerwowe. Michalski. Ale ciężko się przebić przez legionistów. Terlecki. To nie jest jednak, nie było to podanie, które miało rozciągnąć akcję ofensywną. Wszystko skończyło się na cofnięciu na własną połowę. Jeszcze raz Terlecki. Kobylański do Szarpaka. Szarpak, Terlecki. Maciej Terlecki, dobrze zepchnięty przez Kacprzaka. Musiał oddawać piłkę Michalskiemu. Sporo chaosu, nieporozumień. Wciąż przy piłce jednak utrzymuje się Widzew. Teraz dopiero rozgrywający na razie dobry mecz Jacek Kacprzak. Warto tego chłopaka pochwalić za dotychczasową grę. Zupełnie nie daje rozwinąć skrzydeł Widzewiakom po swojej stronie boiska, na fragmencie boiska, który mu podlega. ...27 minut gry za nami. 2-0 dla Legii. Nietęga mina Franciszka Smudy. Widzę w tym sezonie bodaj pierwszy raz stracił w jednym meczu dwie bramki. Do tej pory puścił ich 7, ale za każdym razem po jednej. Utrzymał piłkę w boisku Bednarz. Ta dosyć przypadkowo teraz trafia do Dzejgby. Przy Nigeryjczyku Łapiński zdołał dośrodkować Dzejgbo i rzut rożny dla Legii. W
Widzewiacy podłamani. W tym czerwcowym meczu, do którego trudno się nie odnosić, wszedł w drugiej połowie Kurtian. To on poprowadził zespół Widzewa do zwycięstwa. Teraz Kurtiana nie będzie. Pauzuje za głupio otrzymaną w meczu, wygranym meczu łatwo z Rakowem, czerwoną kartę. Trochę na oślep i bez żadnej dokładności wyprowadzane są te ataki Widzewa. Bednarz, Zejgboj, siadaczka na polu karnym. Najszybciej znalazł się przy piłce Szarpak. Rozpoczyna akcję Widzew, ale znów sporo w poprzek, mało do przodu, a już na pewno zbyt wolno do przodu. Czykier trochę przesadził w tym atakowaniu Szarpaka. Szybko wykonali rzut wolny Widzewiacy. Michalski. Terlecki. Łapiński. Wszyscy Widzewiacy oprócz Onyszki na połowie Legii. Publiczność warszawska stara się zdeprymować różne rywali w rozgrywaniu tego ataku. Traci piłkę Łapiński. Ale faulowany był piłkarz Widzewa i rzut wolny dla gości. Dziś także niezwykle ciekawie na czterech europejskich stadionach, na których toczy się rywalizacja o miejsce w finałach Mistrzostw Świata. Pierwsze mecze czterech barażów. Mamy informację, że w Moskwie w meczu Rosja-Włochy na 15 minut przed końcem remis 1-1. Niezwykle korzystny dla Włochów, którzy bardzo obawiali się meczu na tych trudnych zimowych moskiewskich warunkach. Ale my wracamy na stadion Wojska Polskiego w Warszawie. Ligowy klasyk po polsku, mecz niezwykle ważny dla układu tabeli, dla prestiżu tych najlepszych drużyn w Polsce. Legia Widzew po 30 minutach gry, wicemistrz Polski, prowadzi z mistrzem 2-0. Teraz jeszcze ostrzej Widzewiacy walczą o odebranie jak najszybsze piłki rywalom. Czysto wślizgiem Zając, bliski powodzenia, ale trafia piłka do Osza Motulskiego. Zieliński do Czereszewskiego. Czereszewski w dobrej formie, powstrzymany jednak teraz przez Terleckiego. Mogą tylko Widzewiacy żałować, że na spalonym bez sensu został Szymkowiak, który teraz niepotrzebnie nawet ma pretensje do swoich kolegów. Akcja Widzewa. Po prawej stronie Michalski, który jednak zagrał fatalnie. Miał sporo miejsca na dośrodkowanie. Mógł jeszcze podciągnąć do linii bocznej pola karnego i tam dokładniej przymierzyć swoje podanie. Już stara przeszkadzać mu Szarpak. Wspomógł Kacprzaka Wojnecki. Decyzja sędziego. Faul legionisty. Widzewiacy. Zając na polu karnym. I co? Jaka decyzja sędziów? Czy odbiła się piłka od legionisty? Tak. A zatem rzut rożny dla Widzewa. Ponownie Mirosław Szymkowiak. Mamy też informację, że Chorwacja prowadzi z Ukrainą 2-0 w innym meczu barażowym. Ale znów Legia Widzew. Kobylański za siebie. Tu nie było nikogo z legionistów. A z przodu jest Zejgbo. Łapiński niedokładnie wprost pod nogi rywala. To Sokołowski. Rozpędził się Sokołowski. Teraz na spalonym Kenneth Zejgbo.
widać to wyraźnie na powtórce, już w momencie podania Dzeik, bo był 2-3 metry za ostatnim obrońcą Widzewa. Ta akcja, którą Widzew przed chwilą przeprowadził, po której strzelał na bramkę Szamotulskiego Marcin Zając, powinna być dla Legii takim małym ostrzeżeniem. Teraz dobre, mierzone, dalekie podanie na kilkadziesiąt metrów Michalskiego do siadaczki. Siadaczka przerzuca piłkę na prawą nogę. Zając, Szarpak, przydałoby się jeszcze bardziej przerzucić grę na prawą stronę. Tam czekał Szymkowiak. Widzewiacy dążą do ponownego opanowania piłki, do przejęcia kontroli nad sytuacją. Ale dobrze Legia. Kosecki szeroko po prawej stronie, przed nim Łapiński, Kosecki i świetnie na lewą stronę do Sokołowskiego. Dzeigbo, czy uwolni się, czy odda strzał? Nie! Strzela ostatecznie Ryszard Staniek, do tej pory mniej widoczny, ale to od jego interwencji w obronie rozpoczęła się ta akcja i on mógł ją sfinalizować celnym strzałem. Widzewiacy o tym, aby choć część strat odrobić przed przerwą. Gęsior do Szymkowiaka. Na polu karnym tylko Zając i Kobylański. Szymkowiak faulowany. Faulował Sokołowski. Jak rozegrają to Widzewiacy? Przydałby się teraz taki piłkarz jak Jacek Dębiński, świetnie grający w powietrzu, no może jeszcze wcześniej grający w Widzewie, Paweł Wojtala. Kto ich zastąpi? Szymkowiak i Zając na polu karnym, czy a może będzie strzał, może siadaczka lewą nogą zdobywał już z tej odległości, z tego miejsca bramki. Właśnie siadaczka po ziemi, ale trafia w mur. Teraz jeszcze trzeba się starać, aby nie wyprowadzili kontry legioniści. To Widzewiakom się nie udaje. Powstrzymany na moment tylko na jedno tempo atak Legii. I już będzie szansa dla Widzewa. Szarpak do Szymkowiaka. Szymkowiak dobrze znalazł Kobylańskiego. Kobylański sam na pole karne. Zając, olbrzymie zamieszanie. Zając i gol! Kilka minut przewagi Widzewa i skończyło się to bramką dla Łodzian. Dobry mecz, dobre widowisko i tak jak wszyscy przewidywali. To nie ten sam wprawdzie Widzew, ale ten sam charakter. Ledwie zdążyłem wspomnieć, że widzewiacy bardzo chcieliby choć w jedną bramkę odrobić jeszcze przed przerwą i uczynili to w 36. minucie meczu. Pogubili się legioniści, jeden z nich się pośliznął, reszta patrzyła tylko jak piłka trafia do Marcina Zająca, który najszybciej podniósł się z murawy. Silny strzał pod poprzeczkę, Grzegorz Szamotulski w zasadzie nie miał większych szans. A zatem 2-1 dla Legii, sporo emocji, dobry poziom, wiele sytuacji podbramkowych i już 3 bramki, choć za nami dopiero 37. minuta meczu. Nie marzną na pewno kibice na stadionie Legii i wiele jeszcze emocji przed nami. Siadaczka do Szarpaka. Widzewiacy jakby rozochoceni zdobyciem tej bramki. Nie atakują jakoś teraz zbyt żywiołowo, nie odkrywają się za bardzo. Wiedzą, że przy rozsądnym, dobrym stworzeniu przewagi liczebnej po różnych próbach ataków można zagrozić bramce Szamotulskiego, można ją zdobyć. Legia
Legia do tej pory w tym sezonie doznała jednej porażki i co ciekawe przegrała na własnym stadionie z Odrą Wodzisław. Atak kolejny Widzewa, Kobylański, rzut rożny dla gości. Trochę ucichł teraz doping na stadionie Legii. Na pewno gdzieś tam przez myśl wszystkim przemknęło wspomnienie czerwcowego spotkania, ale to jest na pewno zupełnie inne. Dośrodkowanie teraz będzie z drugiej strony boiska. Tam Rafał Siadaczka ustawia sobie piłkę na lewą nogę. Spore zamieszanie. Rozbiegają się teraz widzewiacy. Szymkowiak nieczysto trafił piłkę, ale jeszcze miał znakomitą szansę Piotr Szarpak. No może nie była to stuprocentowa sytuacja, ale wyłożona piłka na 18 metr. Można było przymierzyć dokładniej. Kilkadziesiąt centymetrów nad poprzeczką uderzył Szarpak. Legia w sumie dosyć mądrze stara się po uzyskaniu prowadzenia w tym meczu grać z kontry, wciągać rywali na własną połowę, wykorzystywać później szybkość i dobrą technikę Sokołowskiego, Dzejgby, Koseckiego. I to przyniosło efekt przy drugim golu, ale to jest Widzew. Drużyna o bardzo zbliżonych umiejętnościach technicznych, taktycznych. Drużyna klasowa, która w niekorzystnej jak na nasze warunki sytuacji konieczności gry w ataku pozycyjnym potrafi sobie poradzić. Zdecydowanie częściej przy piłce Widzew. Liczą się jednak bramki. Ponownie widzewiacy. Teraz jakby rozgrywają troszkę więcej z pierwszej piłki. Terlecki mieszał. Zablokowany jednak jego strzał. Dobrze, szybko włączył się do akcji Łapiński. Starcie z Bednarzem. Lepszy legionista. Łapińskiego asekuruje tu Michalski. Wyszedł teraz przed ławkę. Oglądaliśmy Franciszka Smudę, ale przy drugiej ławce wyszedł Mirosław Jabłoński. Pokrzykuje na swoich zawodników. Przypomina im, co jest grane i z kim. Spokojnie teraz grają widzewiacy. Może nie najlepsza była rozgrzewka przy tak zimnych, zimowych warunkach. Ważne jest to, aby dobrze rozgrzewkę przeprowadzić, aby nie drżały nogi w pierwszych minutach, żeby nie popełniać błędu, po którym można by było stracić bramkę. Żółta kartka dla Romana Koseckiego. I to o tyle ważne, że pan Roman w niedzielę ma wolne. Nie zagra w meczu z ŁKS. Muszą uważać także Dzejgbo i Bednarz, bo oni mają na koncie po trzy żółte kartki. Są w podobnej sytuacji jak Kosecki. I też mogą osłabić swój zespół przed tym drugim niezwykle ważnym spotkaniem. Na razie jednak koncentrujemy się na tym, co dzieje się w 13. kolejce. A w niej Legia prowadzi z Widzewem 2-1 po 42 minutach gry. Gęsior potężnie i minimalnie nad bramką. No już wielu piłkarzy próbowało przymierzyć z dystansu w bramkę Szamotulskiego. Gęsior uczynił to pierwszy raz. Strzał byłby niesamowity, gdyby piłka szła w światło bramki. Michalski, zdaniem sędziego czysto. Michalski, nie uciekł mu. Szarpak teraz dopiero przejął piłkę, ale zepsuł tę sytuację. Podał w gąszcz sznuk legionistów. W tej sytuacji Terlecki faulował.
Pan Maciej musi uważać. Ma żółtą kartkę. Atak Legii, Sokołowski, Bednarz, dynamiczne wejście w pole karne i co? Rzut rożny. Być może będziemy mieli powtórkę tej sytuacji. Jacek Bednarz, piłkarz grający zawsze fair. Imponujący postawą właśnie fair na boisku. Widać wyraźnie, że nie wnosił słusznie pretensji do sędziego, ponieważ Kobylański czystym ślizgiem wybił piłkę na rzut rożny. To rzadki obraz. Często piłkarze tych karnych się domagają. Słusznie sędziowie karają to żółtymi kartkami. Mieliśmy podobną sytuację w meczu Katowic z Legii. Wówczas Tomasz Moskal wyłożył się jak długi w polu karnym Legii, nie mając w zasadzie żadnego kontaktu z goniącym go kupcem. Ale nie była to próba wymuszenia rzutu karnego. Szarpak. Piłka w boisku, ale już przy niej Legia. Kacprzak do Czerszewskiego, bardziej pracowitego, bardziej widocznego w tej drugiej linii od Ryszarda Stańka i Dariusza Czykiera, choć Czerszewski gra dosyć głęboko. Daleko od bramki Onyszki. Zieliński. Na prawą stronę do Czykiera. Dynamicznie Kosecki. Gęsior zagapił się, ale i błąd legionisty. Terlecki. Pierwszy mecz tego piłkarza po dłuższej przerwie spowodowanej kontuzją. No i na pewno do tej pory przynajmniej Maciej Terlecki z tego swojego występu nie może być zadowolony. Szansa dla Widzewa. Siadaczka do Szymkowiaka. Zając na spalonym. Musi Szymkowiak uważać. Niedobre zagranie. Przejął piłkę Dzejgbo. Ostatnia minuta pierwszej części gry. Kobylański. Michalski. Łapiński. Znów sporo miejsca ma libero Widzewa. Ruszył z piłką, przemierzył kilkadziesiąt metrów, utrzymał się jeszcze przy piłce, chociaż w tym starciu pan Urbańczyk uznał, że kapitan Widzewa faulowany przez Stańka. Tak, najpierw Stańek atakował piłkę, ale później skupił się na nogach Łapińskiego. Ten nie mógł już utrzymać równowagi. Stąd rzut wolny dla gości. Ustawia piłkę Siadaczka. Dobrze grający głową Bogusz wbiega na pole karne. Za niskie jednak dośrodkowanie Siadaczki. Jeszcze przejmował piłkę Gęsior, ale w tym momencie Zbigniew Urbańczyk zakończył pierwszą połowę meczu. Połowę, z której na pewno Państwo mogą być zadowoleni. 2-1 po pierwszej części gry. Legia prowadzi z Widzewem po bramkach Czereszewskiego w trzeciej minucie, Dzejgby w 17 minucie. Wreszcie po golu dla Widzewa Marcina Zająca w 36 minucie spotkania. Oto statystyka tej pierwszej połowy. 6 razy strzelali na bramkę Szamotulskiego Widzewiacy. Legia odpowiedziała dwoma niecelnymi strzałami, ale i dwoma bramkami. To jest w sumie najważniejsze w tym sporcie. Myślę, że nie możemy narzekać na poziom tego widowiska, choć jest zimno, choć warunki nie są najlepsze do grania, choć na pewno boisko jest śliskie. Obie drużyny udowadniają, że to jest ścisła krajowa czołówka i to zarówno pod względem umiejętności technicznych, jak i taktycznych. Myślę, że przed nami druga niezwykle ciekawa połowa tego meczu, na którą zapraszam Państwa za kilka minut. Po polsku mecz dwóch rywali
lat 80., 90., dwóch najlepszych drużyn na pewno ostatnich lat, Legii i Widzewa. Po pierwszej połowie Legia prowadzi z Widzewem 2-1, prowadziła już 2-0. Popatrzmy, jak do tego doszło. W trzeciej minucie akcja Legionistów, dośrodkowanie Tomasza Sokołowskiego. Sylwester Czereszewski uprzedził Tomasza Łapińskiego, który nie najlepiej grał w tych pierwszych minutach meczu, i 1-0 dla Legii. Na 2-0 podwyższa Kenneth Zeig, bo dość późno ujrzeliśmy tę akcję. Wcześniej było nieporozumienie Łapińskiego z Boguszem przez Nigeryjczyka wykorzystane. Wreszcie 36. minuta, Kobylański na pole karne, odbita piłka przez Bednarza. Sporo chaosu, dopada do piłki Marcin Zając i kontaktowy gol dla Widzewa. Zatem 2-1 dla gospodarzy. Tutaj wszyscy doszukują się najrozmaitszych analogii z meczem czerwcowym, meczem o tytuł Mistrza Polski w poprzednim sezonie. Mi nasuwa się tylko jedna co do wspomnień czerwcowego meczu. No, mogłoby być tak ciepło jak wtedy. Na razie to statystyka pierwszej połowy. 6 razy na bramkę Szamotulskiego strzelali Widzewiacy. 2 razy Legioniści, 2 razy niecelnie, ale oprócz tego 2 razy trafili do bramki Onyszki. W rzutach rożnych 5-2 dla Widzewa. Widzewiacy 3 razy złapani na spalonym. Legia raz. Mamy jeszcze chwilę przerwy. Przed chwilą widzieli Państwo rozgrzewającego się Marcina Mięciela. On już grał po kontuzji w drużynie rezerw Legii i zaliczył dobry występ. Być może zobaczymy go w drugiej połowie. Króciutko jeszcze wyniki innych meczów 13. kolejki. Górnik zremisował z Pogonią 1-1. Wisła wygrała z Groklinem 1-0. Odra, Wodzisław pokonała Polonię, Warszawa 3-1. Raków na dobrej drodze do drugiej ligi przegrał z Ruchem 1-2. Zagłębie Lubin zremisowało ze Stomilem Olsztyn 1-1. Remis także w meczu Lech Petrochemia 2-2. Piłkarze Krzo przegrali z Amiką Wronki 0-2. I w meczu, który też ma istotne znaczenie dla układu czołówki tabeli, ŁKS zremisował u siebie z GKS-em Katowice bezbramkowo. A zatem w tej czołówce ŁKS ma 27 punktów, a przed tym spotkaniem Widzew 26 punktów, Legia 23 punkty. Spora szansa dla Legii, aby odrobić już te straty do łódzkiego duetu, aby startować mniej więcej z równego poziomu do dalszej części sezonu, aby zapomnieć o wszystkich złych, niedobrych konsekwencjach tego nie najlepszego startu Legionistów, tego kryzysu, niektórzy twierdzą, że prawdziwego, niektórzy, że wydumanego przez dziennikarzy. Jedno nie ulega wątpliwości, Legioniści nie zachwycali swoją grą w pierwszej fazie sezonu, stąd takie, a nie inne zdobycze punktowe warszawskiego zespołu. Jeśli ten mecz zakończy się zwycięstwem gospodarzy, oni o tym kryzysie już na pewno zapomną i razem z Widzewem i ŁKS-em walczyć będą najpierw o tytuł mistrza jesieni, później być może, jeśli ten układ ligowy utrzyma się do wiosny, o Mistrzostwo Polski. Mam, proszę Państwa, dla kibiców na pewno interesujące wyniki dzisiejszych meczów barażowych eliminacji do Mistrzostw Świata. Węgrzy przegrali na własnym stadionie z Jugosławią 0-3. Rosja zremisowała z Włochami 1-1. W meczu Belgia-Irlandia bezbramkowy remis, a Chorwacja wygrała z Ukrainą 2-0. A my wracamy na murawę stadionu przy Łazienkowskiej. Wychodzą na boisko oba zespoły. Za chwilę zorientujemy się, czy są jakieś zmiany. Za chwilę za piłkarzami wyjdą także trenerzy. Być może uda nam się porozmawiać przed drugą połową z trenerem Legii Mirosławem Jabłońskim. Mogło 2-1, ale widać, że pan dobrze wykonał zespół psychiczny. Tak bywa, ale zobaczymy, bo widzę, zdobyła przewagę od tyłu się włączają obrońcy i to jest bardzo groźne. Czy będą jakieś zmiany w zespole? No w tej chwili po prostu nie mamy takich atutów od tyłu, żeby móc coś tutaj więcej ustawić. Po prostu musimy grać ofensywnie w dalszym ciągu i to jest nasza jedyna szansa, że strzelimy kolejną bramkę. Dziękuję i czekamy na tak świetną grę w drugiej połowie.
A druga połowa właśnie się rozpoczęła. Trener Jabłoński twierdzi, że trzecia bramka rozstrzygnęłaby tu o wyniku. No tę trzecią bramkę mogli legioniści strzelić jeszcze przed przerwą, kiedy to świetnej sytuacji nie wykorzystał Kenneth Zeigbo. Na razie więc 2-1. Chłodny, zimowy już prawie wieczór na Łazienkowskiej. Płatana pogoda, figle w śniegu. Piłkarze grają już w kwietniu. Spalony Zeigbo. Grają także w śniegu i w mrozie pod koniec października. Ja nie wiem, jeszcze trochę, jeśli klimat nie unormuje się, nie poprawi, to trzeba będzie wrócić do systemu rozgrywek wiosna, jesień, grać bez przerwy latem, niż narażać się na marznięcie w takich nie najlepszych warunkach przez sporą część sezonu. Krótkie przypomnienie składów. Legia w bramce Szamotulski, 16, Wojnecki, 3, Bednarz, 4, Czereszewski, 5, Zieliński, 6, Czykier. Uwaga, dalszy ciąg składu za chwilę. Ubiegł Wojnecki Kobylańskiego. Numer 11 Sokołowski, 8 Dzejgbo, 9 Staniek, 7 Kacprzak i z numerem 17 Roman Kosecki. Widzew w bramce Onyszko z 2 Szymkowiak, z 3 Łapiński, z 5 Gęsior, z 7 Michalski, z 11 Siadaczka, z 13 Szarpak, z 15 Bogusz, z 16 Zając, z 19 Terlecki i z numerem 20 Kobylański. Sędzią głównym tego meczu jest pan Zbigniew Urbańczyk. Obrazu gry możemy się spodziewać w drugiej połowie podobnego do tego, co oglądaliśmy w końcówce pierwszej części meczu. Zlekceważył przez moment całą sytuację Sokołowski. Niewiele brakowało, żeby Szymkowiak doszedł do piłki. A więc możemy się spodziewać ataków pozycyjnych Widzewa. I na to, że Legia postara się wykorzystać każdą tylko nadarzającą się sytuację, aby wyprowadzić szybką kontrę i podwyższyć prowadzenie. Gęsior w starciu z Czykierem. Odzyskali piłkę legioniści. Sprytnie Michalski. Łapiński do Zająca. Uciekał Kobylański. Szkoda, że Zając do niego nie podał, bo nie było spalonego. Teraz szansa na kontrę Legii. Zeigbo od razu do Koseckiego, ale uprzedził go Tomasz Łapiński. Ułatwił interwencję Onyszce. Nie najlepsze kilkanaście pierwszych minut tego meczu w wykonaniu kapitana Widzewa. Nie upilnował Czerszewskiego przy pierwszej bramce. Zderzył się z Boguszem przed tym, jak Zeigbo strzelił drugiego gola. Później już oglądaliśmy Łapińskiego w równej, dobrej formie. Tymczasem kolejny atak Legii. Kosecki tym razem prawą stroną. Przed pole karne do Dzejgby. Przy nim Szarpak. Faulował Widzewiak. Trochę zdziwiony, ale łokciem odpychał Nigeryjczyka. Trener Franciszek Smuda nie decydował się na żadne zmiany, ale pola manewru nie ma zbyt wielkiego. Na ławce rezerwowych, z wyjątkiem bramkarza Olszewskiego, są jeszcze Szemoński, Ujo i Kubiak. Szansa dla Legii. Kto będzie strzelał? Onyszko ustawia mur. Jest Tomasz Sokołowski. Jest też Czykier. W murze Widzewa Kacprzak. Sokołowski przeskoczył nad piłką i Dariusz Czykier obok bramki. Mimo tych wszystkich zawirowań, pozycja Mirosława Jabłońskiego w Legii jest pewna. Trochę inaczej jest w Widzewie. Franciszek Smuda trochę jest teraz rozdarty, bo po pierwsze to, o czym wspominałem, Widzew zalega z premiami za jeszcze za poprzedni sezon, także w stosunku do trenera, a po drugie
Franciszek Smuda ma cały czas propozycje z Herty Berlin, z klubu Bundesligi, wprawdzie ostatniego w Bundeslidze, ale zawsze to z Ligi Niemieckiej. Spalony za Igbo. W dodatku jeszcze sporo nieporozumień pomiędzy szefami Widzewa. Cojrusz, konferencje prasowe, prostowanie, wypowiedzi współudziałowców. Taka nie najlepsza atmosfera. Jeśli do tego doliczymy problemy finansowe, na pewno nie można powiedzieć, że Widzew teraz jest w trudnej sytuacji. A tu trzeba grać. I ta końcówka rundy jesiennej, także dla Widzewa trudna. Przypomnijmy, teraz mecz z Legią, a w 15 kolejce derby z ŁKS-em. Są i tacy, którzy twierdzą, że cierpliwość w zespole Widzewa też ma swoje granice i że zakończy się to strajkiem piłkarzy. Legia na pewno będzie chciała utrzymywać teraz piłkę jak najdalej od własnej bramki. Kosecki. Jeszcze raz Kosecki. Zablokowany strzał Stańka. I aut dla Legii. Siódma minuta gry po przerwie. Na razie tempo trochę słabsze niż w pierwszej połowie. Stojący też oglądają mecz pomagający Mirosławowi Jabłońskiemu Lucjan Brychczy i Jacek Kazimierski. Kolejny aut dla Legii. Dzeigbo. I rzut rożny. Potrafi dość szybko i sprawnie zrobić coś z niczego. Dobrze technicznie przyjąć piłkę, od razu ją zagrać. Nie zawsze to wykorzystuje, co może irytować widzów. Często próbuje niepotrzebnie indywidualnych akcji. Ale jak już wyjdzie, to uciecha na trybunach jest wielka. Kacprzak. Obok bramki. I już legioniści nie za bardzo cofają się. Już Onyszko nie ma komu podać piłki. Musi wybijać daleko. Bo tu na błędy Łapińskiego, Siadaczki, Bogusza czekają. Dzeigbo, Staniek i Kosecki. Dobrze teraz Łapiński, ale to jeszcze nie koniec kłopotów. Widzę was tą akcją. Kosecki. Sokowski i zmarnowana sytuacja. Znakomicie broni Onyszko. No, była duża szansa na trzecią bramkę. Tomasz Sokołowski. Utrzymując chyba najrówniejszą formę w rundzie jesiennej z wszystkich legionistów, choć od nich też miał pauzę spowodowaną kontuzją. Zając faulował Bednarza. A my oglądamy jeszcze raz akcję Sokołowskiego. Naciskany z tyłu przez Bogusza dość ryzykownie obrońca Widzewa. Mogło to się zakończyć faulem i rzutem karnym. Zdołał jednak strzelić Sokołowski i dobrze Onyszko. Sporo walki w środku. No, niebezpiecznie wyskoczył Maciej Terlecki. Kibice domagają się drugiej żółtej kartki dla niego. To oczywiście oznaczałoby, że Widzew grałby w dziesiątkę. Pan Urbańczyk nie karze w ten sposób Macieja Terleckiego. Zobaczmy jeszcze raz. No, niebezpieczne to było wykonanie Widzewiaka, bo wyskoczyć oczywiście piłkarz ma prawo, ale żeby w ten sposób, żeby nogą zaatakować twarz rywala, to już jest przesada. Ryszard Staniek
tym meczu w cieniu swoich kolegów z pomocy, Czerzewskiego, Kacprzaka, Sokołowskiego. Na chwilę tylko piłkarz Legii poza boiskiem, zaraz wróci. Teraz faulował Szymkowiak. Faulowany Sokołowski, Szymkowiak, taka niepotrzebna znowu gestykulacja, już o tym mówiłem przy okazji meczów Widzewa z Udinese, że to się staje jakąś niebezpieczną manierą tego młodego piłkarza. A Staniek jakby chciał się teraz całemu Widzewowi zrewanżować za to niebezpieczne zagranie Terleckiego. Od razu po przyjęciu piłki zdecydował się na strzał, ale strzał bardzo niecelny. Będzie chyba niedługa zmiana w Widzewie. Do wejścia na boisko będzie szykował się Kameruńczyk Tobiujo. Na razie jeszcze razem z trenerami włoskiego zespołu patrzy, co zrobią jego partnerzy. Grają trochę ryzykownie, odkrywają się, polują na pułapki offside'owe, ale Legia też gra czujnie i na pewno będzie próbowała długimi podaniami rozpoczynać te kontry. Raz kolejne wejście, faul Widzewiaka. Szarpak zaatakował Koseckiego. Czereszewski do Dzejdby i faul Dzejdby. Widzów na stadionie Legii. To jeszcze pokłosie wiosennej decyzji wojewody stołecznego, który wiosną właśnie wydał decyzję, aby mecze rozgrywane były co najwyżej w obecności 8 tysięcy widzów. Teraz przed tym meczem pozwolił na dodatkowych widzów, żeby było ich ponad 11 tysięcy, ale wszyscy oczywiście muszą mieć identyfikatory i to słuszne. A klub nie jest zdolny tak szybko wydać tyle identyfikatorów. Uwaga, Szymkowiak i z olbrzymimi kłopotami Grzegorz Szamotulski. Dobra akcja Mirosława Szymkowiaka, ściągnięcie do środka, wyrobienie sobie pozycji do strzału. Minął Zielińskiego. Chyba jednak piłka przeszłaby obok bramki, na wszelki wypadek interweniował Szamotulski. Rzut rożny dla Widzew. Około 300 widzów z Łodzi właśnie w sektorze przy tym narożniku boiska, z którego bije teraz rzut rożny Siadaczka. No i nie był chyba przekonany, czy do końca, czy strzeli głową Dariusz Gęsior, stąd zrobił to nie najmocniej. Szamotulski też zbyt nerwowo, bardzo niedokładnie poza linię boczną boiska. To Biujo, rezerwowy Widzewa, Kameruńczyk, który przyszedł z Pogoni Szczecin. Ciekawe, kogo zastąpi, jak ustawi Franciszek Smuda swój zespół w ostatnich 30 minutach. Być może zejdzie z boiska Maciej Terlecki, który no, niebezpiecznie zbliża się do tej drugiej żółtej kartki, do usunięcia z boiska. Tymczasem Zając, próbując kilkakrotnie odebrać piłkę rywalom, fauluje. Teraz faul Michalskiego i żółta kartka dla piłkarza Widzewa. Radosław Michalski jeszcze nie tak dawno w barwach Legii. Później przeszedł do Widzewa. No i to niezwykle ważny, silny punkt łódzkiego zespołu. Zwłaszcza biorąc pod uwagę tych, którzy z Widzewa odeszli, albo tych, którzy są aktualnie kontuzjowani. Na Michalski, na Łapiński,
spoczywa ten ciężar gry. Przed nami 30 minut, ostatnie 30 minut meczu na szczycie naszej ekstraklasy. Zeigbo, szybszy od Bogusza. Zeigbo ustawia sobie piłkę do dośrodkowania. Tu był na miejscu Siadaczka, Czereszewski, który w podobny sposób zdobył bramkę w Katowicach. Tam miał trochę dalej do bramki, a bramkarz GKS-u Luncik był trochę wysunięty. I udało się Czereszewskiemu go przelobować. Rajd Siadaczki. Szarpak. Próbuje teraz Szarpak przedzierać się lewą stroną. Podejść aż pod końcową linię boiska. Dośrodkować. Piotr Szarpak. Słabe jednak dośrodkowanie, ale Zielińskiemu uciekła piłka i rzut rożny dla Widzewa. Biegnie do narożnika boiska Mirosław Szymkowiak. Siódmy korner dla Widzewiaków. I znów Gęsior i Bogusz w polu karnym. Wysokie dośrodkowanie. Skacze Gęsior. Od kogo się odbiła piłka? O, właśnie od Widzewiaka. Dlatego rozpocznie Szamotulski. Dariusz Gęsior mimo wielu ofert, bardzo długo związany z Chorzowskim Ruchem, zdecydował się dopiero przed poprzednim sezonem przejść do Widzewa. W poprzednim sezonie i dość długo narzekano na jego grę, ale między innymi swoją postawą w meczu na Łazienkowskiej w czerwcu spłacił swój kredyt. Bednarz. Defensywie bardzo dobry, z konstrukcją trochę gorzej, a zmiana jakby wywołana koniecznością. Maciej Terlecki, który ma na koncie żółtą kartkę i jeszcze parę ostrych zagrań na koncie, opuszcza boisko. Zastępuje go Kamerunczyk Tobiujo, numer 12. Być może jeszcze miały wpływ na decyzję Franciszka Smuty kłopoty zdrowotne Terleckiego. Przypomnijmy, on dość długo pauzował. Po tej przerwie dopiero teraz w Warszawie wyszedł na boisko. To wszystko razem sprawiło, że korzystniejsze było wystawienie Tobiujo na boisko. Gęsior. Gdyby wcześniej i inaczej trafiła ta piłka na lewo do Szymkowiaka, byłoby na pewno groźniej. Gęsior jeszcze próbował strzelać. Piłka gdzieś tam utkwiła w gąszczu nóg piłkarza obu drużyn. A teraz Bogusz faulował Koseckiego i rzut wolny dla Leki. Rezerwowych Legii obok Zbigniewa Robakiewicza, rezerwowego bramkarza, jeszcze Jacek Magiera, Marcin Mięciel, Artur Kupiec i Dariusz Solnica, więc jakby trochę większe możliwości Mirosława Jabłońskiego niż Franciszka Smudy. Na razie trener Legii uznaje, że nie trzeba tu niczego zmieniać i chyba słusznie. Choć teraz prosty błąd techniczny Jacka Bednarza. Widzewiac. Tak jak po utracie tych dwóch bramek. Wciąż częściej przy piłce, ale groźnie atakują legioniści. Ruszył jak torpeda do piłki Kosecki, ale w tym starciu z Łapińskim to on ostatni jej dotknął i od bramki Onyszko. Około 26 minut do końca meczu. W
Widzew musi ruszyć do ataku na pewno. Wynik 1-2. To nie jest wynik, który satysfakcjonowałby mistrzów Polski. Tylko czy uda się te ataki podobnie uporządkować, zorganizować, tak jak to było w końcówce pierwszej połowy, kiedy Widzew atakował najgroźniej. Teraz dobrze, po raz kolejny Łapiński. Ujo. To był dobry pomysł na to, by ograć Bednarza. Bednarz chyba jeszcze mijającego go Kameruńczyka zahaczył. Stąd rzut wolny dla Widzew. No, trochę było w tym winy legionisty, ale głównie dość efektownie upadł piłkarz Widzewa. Aut dla Legii. Sokołowski szybko do Koseckiego. Kosecki ucieka Boguszowi. Bogusz nie jest w najlepszej dyspozycji, chociaż teraz jakby usłyszał te słowa i chciał temu zaprzeczyć. Zdążył, walczył o piłkę i później jeszcze faulowany przez legionistę. Rzut wolny dla Widzewa. To Daniel Bogusz zdobył dwie bramki w meczu poprzedniej kolejki, w którym Widzew rozgromił Raków Częstochowa 5-1. Uspokoiła się gra, to może za bardzo, to troszeczkę też podnosi temperaturę niepotrzebnie na widowni. Gdyby było więcej akcji podbramkowych, więcej strzałów, na pewno kibice skupiliby się na grze. A nie zajmowali się lżeniem wszystkiego, co pochodzi z innego miasta. Łapiński nie ma komu zagrać. Próbuje go wybawić z kłopotu Michalski. Łapiński do siadaczki. Michalski. Wydawało się, że to będzie nieporozumienie z Szarpakiem, ale walczy Michalski. Wrócił Sokołowski, ale zagrał źle. Utrzymują się przy piłce widzewiacy. I Szarpak wywalczył rzut rożny. Już w pierwszej połowie przy stałych fragmentach gry zawsze było groźnie pod bramką Szamotulskiego, ale głównie przy rzutach wolnych, przy rzutach rożnych trochę mniej. Szymkowiak. Słabsze centry przeplatają się u niego z lepszymi. Teraz bije zdecydowanie za wysoko, chociaż zdał radę Gęsior i znów w tym sporym zamieszaniu miał kłopotę Szamotulski. Większość widzewiaków biegnie na krótki słupek. Gęsior wręcz przeciwnie, na długi. Dlatego to dalekie, wysokie dośrodkowanie Szymkowiaka trafia właśnie do niego. Ale dobrze blokowany przez Czereszewskiego. Gęsior nie mógł oddać czystego strzału. Tam gdzieś jeszcze w środku było starcie Bogusza z jednym z rywali, po którym widzewiak upadł na murawę. Sędzia jednak tego nie wychwycił, nie uznał tego za fał. Legia zdążył w ostatniej chwili. Zając dość nieoczekiwanie, który pomaga teraz kolegom w obronie, a blokował strzał Tomasza Sokołowskiego. Zejgbo i Sokołowski mieli najlepsze sytuacje do tego, aby podwyższyć ten wynik. Aby nie było na Łazienkowskiej nerwowej końcówki dla kibiców Legii i dla samych piłkarzy tego zespołu. Obu jednak ta sztuka się nie udała. I wciąż 2-1 dla gospodarzy. Po bramkach, które padły w pierwszej połowie. Rzut wolny dla Legii. Wysoka centra i czekał na piłkę Czereszewski, ubiegł go Radosław Michalski. Już ponad 5 lat w Ekstraklasie Radosław Michalski. 144 występ. W 93 roku odkrycie naszego futbolu.
i później z małymi przerwami powodowanymi kontuzjami, brakiem miejsca w podstawowym składzie Legii, wciąż jednak postępy. Olbrzymie zamieszanie na polu bramkowym Widzewa, niewykorzystane przez legionistów. Faulował Io, faulowanym Kacprzak, źle Czykier, Zając do Io. Co zrobi Kameruńczyk? Wrócił Czykier, ale miał spore kłopoty z utrzymaniem się na śliskiej murawie. Szymkowiak. Czysto Sokołowski. Szymkowiak niezadowolony. Rozpoczyna akcję Zieliński. No mógł rozpocząć, ale źle podał. Naprawił jednak stoper Legii swój błąd. Czykier znów źle. No, pan Darek za wolno zbiera się do tych podań. Widzewiacy łatwo je blokują. Nic nie było w starciu Łapińskiego z Dzeigbo. I akcja Widzewa. Spadło tempo, mniej ciekawych akcji niż w pierwszej połowie. A przed nami jeszcze 20 minut meczu. No musi się tutaj coś dziać, bo Widzew powinien zaatakować w końcówce. Kacprzakowi wydawało się, że walczy w ten sposób kolejny rzut rożny, ale piłka pozostała w boisku. Szarpak. No, naiwne to było myślenie, że tak piłka w ten sposób łatwo dotrze do Zająca. Miesza w środku boiska Kosecki. Wojnecki do Zielińskiego. Wychodzą Widzewiacy. Teraz ma Legia trochę więcej miejsca. Ale minimalnie, o kilkadziesiąt centymetrów każde zagranie było niedokładne. Skończyło się to niepowodzenie. Wciąż jednak Legia. Zieliński. Zając przy Sokołowskim. Wywalczył piłkę. Dwóch legionistów jednak mu ją odebrało. Zając musiał faulować. Znaczy nie musiał, no ale wywalczył ten chłopak. Starał się przerwać atak Legii. Sokołowski. Bednarz. Dobrze przez moment Bogusz. Znów Legia. Zieliński. Dobre wejście ofensywne stopera Legii. Bednarz. Ostro atakowany przez Bogusza i rzut wolny dla Legii. No i trudno powiedzieć, kto tu w zasadzie dotknie tej piłki. Wejdzie na boisko za chwilę Marek Szymoński, rezerwowy Widzewa, ale na razie Onyszko! Podobny błąd, jaki zrobił wczoraj Oliver Kahn. Wyszedł do dośrodkowania, tymczasem strzał Tomasza Sokołowskiego trafił do siatki. Wyszedł niepotrzebnie Arkadiusz Onyszko, zrobił 2-3 kroki do przodu. No i ten błąd zadecydował, że tak za kołnierz padła mu piłka i pod poprzeczkę. 3-1 prowadzi Legia i co teraz jest w stanie zrobić Widzew? Ma 17 minut. Czy jest w stanie ruszyć i odrobić tę stratę? Wszedł na boisko Szymoński. Zszedł coraz mniej widoczny na tymże boisku Andrzej Kobylański. Palą się race, niepotrzebnie są rzucane w okolice murawy. Jedna z nich spadła w pobliże ławki rezerwowych Legii. Szybko ugaszona przez strażaków. Musi Legia uważać, żeby nie zamknięto stadionu, a teraz szansa na czwartą bramkę. I myli się Ryszard Staniek.
Oglądamy jeszcze raz tą sytuację. Zewnętrzną częścią stopy uderzał Ryszard Staniek. Świetne podanie od Romana Koseckiego, prostopadłe. Nie ma spalonego. Zeszło mu, nieczysto uderzył piłkę. Byłoby 4-1 i po meczu. A zatem czyżby Legia już nie popełniała tych błędów, jakie popełniła w czerwcu, tracąc mistrzowski tytuł? To jest sztuka życiowa, uczyć się na cudzych i na własnych przede wszystkim błędach. Legia, zdobywając w tym sezonie wiele punktów w ostatnich minutach meczów, w ostatnich akcjach meczów, udowodniła, że do takich sytuacji jak w meczu z Widzewem o tytuł już nie dajcie. Teraz też legioniści zapewniają sobie chyba już zwycięstwo w tym meczu, ale konieczne jest to chyba. Bo Widzew, niezależnie od składu, niezależnie od dyspozycji, zawsze będzie niebezpieczny do końca. Przynajmniej dopóki trenerem tego zespołu jest Franciszek Smut. No i teraz pan Urbańczyk stwierdził, że niechlujnie wygląda Tomasz Sokołowski z wypuszczoną koszulką. Musiał poprawić garderobę legionista. Widzewiacy coraz częściej faulują, są bezradni wobec szybciej, lepiej technicznie grających legionistów. Faulowany Kosecki. Przypomnijmy, on dziś dostał czwartą żółtą kartkę w tym sezonie. Co ciekawe, zarobił ją już w siódmym ligowym występie w barwach Legii w tym sezonie po przyjeździe z Francji. No i nie zagra w ważnym dla Legii meczu z ŁKS. To będzie już w najbliższą niedzielę. Staniek ożywił się zdecydowanie w ostatnich kilkunastu minutach wcześniej. Mniej widoczny, słabiej grający. Łata jak może dziury we własnej obronie Tomasz Łapiński. Znów Legia, sprytnie i dobrze zagarnął tę piłkę Dzeigbo. Wyłożona została Czekierowi, ten jednak wysoko nad bramką. I znów lepsze widowisko. Tyle tylko, że po utracie tej trzeciej bramki nie może odnaleźć się Widzew. Legii tylko w to grają. Może on jeszcze poderwie swój zespół do ataku. Czasu coraz mniej, około 12 minut. Dzeigbo przed szansą. Faulował Gęsior i rzut wolny dla Legii. W takiej sytuacji przydałby się zapewne legionistom Piotr Mosur, którego jednak jeszcze dziś nie ma nawet na ławce rezerwowych. Jeszcze po wiosennej kontuzji nie doszedł do siebie. Całe konsylium przy piłce. Pięciu piłkarzy Legii, stojący także, no podchodzi jeszcze Czereszewski. Chyba nie będą losować, kto będzie strzelał. Pierwszy ruszy do piłki Sokołowski. Zmieniła piłka lot, ale nie leciała na tyle szybko, aby dotrzeć przed Onyszką do bramki. Bednarz w starciu z Ujo, lepszy legionista. Zając ucieka prawą stroną. Szemoński. Ujo tylko trącił piłkę, nie dotarła ona do Szemońskiego. I Bogusz, mający wiele kłopotów z Koseckim, na wszelki wypadek na aut. Legia. Czykier. Staniek. Spalony Dzeigbo. Oczywiście to podkreślano przed meczem i na pewno będzie podkreślane po tym spotkaniu. Ten wynik o niczym jeszcze w walce o Mistrzostwo Polski nie decyduje. Ale jest to mecz na szczycie, jest to ligowy klasyk.
Jest to rywalizacja, która wzbudza emocje w całym kraju. I myślę, że mimo tego słabszego początku drugiej połowy, ten mecz kibiców nie zawie. Widzę. Jeszcze próbuje się włączyć do tych wszystkich akcji wprowadzonych przed chwilą na boisko Szamońskie. On tu miał kiedyś dobry występ. 3 lata temu, kiedy Legia z Górnikiem walczyła o mistrzostwo, walczyła z powodzeniem. Później z formą i ze zdrowiem Szamońskiego było różnie. Teraz liczy ten piłkarz na to, że odnajdzie swoje miejsce w barwach Widzewa. Legia. Kosecki. Dzejgbo uprzedzony przez Siadaczkę. Chaos. W środku boiska. Gęsior. Zając, który teraz w takiej roli prawego pomocnika próbuje ciągnąć tę akcję Widzewiaków, wspomagać Szymkowiaka. Szymkowiak no, trącił piłkę w kierunku Zająca, a ten był na spalonym. Stąd taka decyzja sędziów o przerwaniu gry i rzut wolny pośredni dla Legii. Około 9-10 minut. To potwierdzenie decyzji liniowego. Około 9-10 minut do zakończenia spotkania. 3-1 prowadzi Legia. Przypomnę, bramki Czereszewski, Dzejko dla Legii. W pierwszej połowie Sokołowski, w drugiej dla Widzewa Zając przed przerwą. Nie ma spalonego. Atak legionistów, Zając ofiarnie, pomógł jeszcze Bogusz, wspólnie, Łapiński, wspólnie powstrzymali Sokołowskiego. Teraz Gęsior do Michalskiego. Siadaczka, ujo. Zgubił na moment piłkę, zdążył wrócić Bednarz. Nie wiadomo, za czym rozglądał się Szymkowiak, to też osłabiło tempo akcji Widzewiaków. Michalski na lewo. Do Szarpaka. Szarpak już jest na polu karnym Legii. Szarpak zrobił sobie miejsce na dośrodkowanie, ale dość nieoczekiwanie, chyba niepotrzebnie. Pozwolił piłce opuścić boisko i wybijać rzut rożny. No zawsze to jest gorzej, zawsze z tego samego fragmentu gry. Trudno chyba zaskoczyć obronę rywali. Jeszcze trzeba porządnie tę piłkę wybić, a nie tak wprost na głowę legionisty. Dzejgbo. Jest szybki, ale Marcin Zając też. Miejsce w podstawowym składzie Widzewa i w reprezentacji Polski. Debiut wywalczył między innymi szybkość. Widzę. Znów, tak jak w czerwcu, trochę raźnie w tych ostatnich minutach. Siadaczka ma trochę miejsca. Prawa noga. Ta słabsza, ale miał kłopoty Szamotulski, tyle że na tą zbiórkę, używając języka koszkarskiego, rzucił się sam Siadaczka. Starcie z Bednarzem, pierwszy dotknął piłki Bednarz, odbiła się jeszcze od Siadaczki, rozpoczyna Szamotulski. Około 7 minut do zakończenia meczu. Gęsia. Popychany przez Dzegi. Widzę, jaką się spieszy. No, zaczyna się tak troszkę, trochę powoli robić jak w czerwcu. Wtedy ten mecz decydował o wszystkim. Ten jeszcze o niczym. Ale Widzew, tak jak Legia, nie ma we krwi przegrywania. A już na pewno przegrywania bez walki. Zdarzały się wpadki Widzewowi w tym sezonie i to nawet przykre, bo za takie należy uznać porażkę z Petrochemią w Płocku i co gorsza z Polanem Wrocław, trzecioligowym w Pucharze Polski. Zdarzały się i mecze dobre. Całkiem niedobrze zakończyły się występy w europejskich pucharach i to zarówno w walce o Ligę Mistrzów, jak i w Pucharze UEFA. Franciszek Smuda sporo mówi o tym, że wiosną to ten zespół dopiero zacznie grać na wielkim poziomie.
kibice Widzewa zacierają ręce i myślą, co to będzie tą wiosną rzeczywiście. Muszą wierzyć swojemu trenerowi. Na razie jeszcze jesienią trzeba walczyć o punkty. Próbował Zając. Teraz Bogusz przeciął atak legionistów. Źle Gęsior wprost do Bednarza. Legia wciąż czyha na kontrę. Przepychanka w środku boiska. Bednarz, ale sam. Dopiero teraz tak bez większego przekonania ruszył Dzeigbo. Bednarz, ogląda się Łapiński. Bednarz! I naciskany przez Łapińskiego. Nie zdołał dobrze rozegrać piłki. Trafiła ona do Onyszki. Trzech legionistów zostało pod polem karnym Widzewa. Rusza Widzew, Szarpak. To ciężkie boisko na pewno zabrało siły i jednym i drugim. Gęsior. A tu jeszcze w końcówce trzeba wykrzesać siły i dla siebie, i dla tego, aby spróbować wywalczyć korzystny wynik, jeśli chodzi o Widzewiaków. No i przede wszystkim dla widzów, którzy marzą na stadionie i bardzo licznie na pewno oglądają ten mecz w telewizorze. Michalski z Szemońskim. Nieprawidłowo ustawiał się do piłki Szemoński. Nieprawidłowo blokował legionistę. Rzut wolny dla gospodarzy. Około 4 minut do końca. Przed chwilą Tomasz Sokołowski wykonał taki gest w kierunku trenera Mirosława Jabłońska. Trenerze, spokojnie. Tamta sytuacja już się nie powtórzy. Teraz już na pewno wygramy. No ale dmuchać trzeba na zimne. To może nie najlepsze określenie przy dzisiejszej pogodzie. Legia o to zwycięstwo musi walczyć do końca. Widzę, Łapiński. Szymkowiak. Aut dla Widzewa. Szymkowiak, Szemoński i o takim rykoszecie chyba jeszcze od któregoś legionisty leciała piłka w światło bramki, ale wolno i w sam środek spokojnie dla tego Szamoturski. No ale zagranie niepotrzebne takie, oddanie piłki rywalom. Bogusz ucieka prawą stroną. Gęsior nie zauważył tego Bogusz, a byłaby świetna sytuacja dla Widzewa. Ujo. Jest trochę dłużej na boisku od Szymańskiego, ale niewiele wniósł do gry. Widzew. Michalski na polu karnym. Teraz szansa i nie sięgnął piłki właśnie Marek Szymoński. Bardzo dynamicznie i szybko uprzedzając legionistów wszedł w pole karne Michalski. Ciut jednak za głęboko dośrodkował. Szansa teraz dla Legii. Dzeigbo przed nim Onyszko i Łapiński. Dzeigbo przerzuca sobie piłkę na prawą nogę. Zdążył Onyszko. Dobry mecz Nigeryjczyka. Sporo grał dla zespołu, sporo też wprowadzał zamieszania w obronie Widzewa. Gęsior, ten z kolei jeden z aktywniejszych po stronie łódzkiego zespołu. Razem z Michalskim starają się ciągnąć dość głęboko, zaczynać wyprowadzać ataki mistrzów Polski. Broni się teraz ofiarnie Legia. Rzut rożny dla Widzewa, kolejny. Ostatnia minuta meczu. No już dwóch bramek Widzew nie zdoła strzelić. Już to zwycięstwo Legii chyba jest niezagrożone. Ale Widzew walczy do końca. Szymkowiak. Znów bardzo wysoko. Gęsior i nie było komu zmienić lotu piłki. Spokojnie Szamotulski. Dzeigbo. Zieliński. Spokojnie trzymają piłkę legioniści. Czekają na końcowy gwizdek pana Urbańczyka. Jeśli można, zdobywają teren, przesuwają się pod bramkę Onyszki.
Ujo i Łapiński przerwali akcję Legionistów. Czy pozwoli jeszcze arbiter na rozegranie tego ataku? No, nieporozumienie w drużynie Widzewa. Jakby zrezygnował z walki Szymkowiak, nie mógł dojść do piłki. Gęsior, Szemoński, za mocno sobie piłkę wypuścił, dobry wślizg Zielińskiego. Sokołowski, Łapiński, Szemoński. I aut dla Legii. No próbuje, widzę, stara się. W tych ostatnich minutach starał się odrobić straty, ale to już nie było te 5 minut z meczu czerwcowego. Ciekawie zapowiadają się te ostatnie kolejki rundy jesiennej. Legii dopisujemy 3 punkty, ma 26 punktów, a więc tyle samo co Widzew. O punkt lepszy od tej dwójki jest nowy lider w tej sytuacji, Łódzki Klub Sportowy.